Witam bardzo serdecznie w Muzeum Gliwicach. Dzisiaj naszymi gośćmi są Sebastian Rosenbaum i Bogusław Tracz, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej. A okazją do naszego spotkania jest dziennik dla Rosemarii, napisany przez Wolfganga Rindsberga, doktora, który pracował i ten dziennik napisał w 1945 roku w styczniu. Zaczął pisać może na początku lutego 1945 roku, ale wraca pamięcią do wydarzeń, które były związane z wejściem wojsk sowieckich do Gliwic w styczniu 1945 roku. I ten dziennik dr Rindsberg przechował, albo się ukrył w klasztorze sióstr Boromeuszek w Gliwicach i ten dziennik przeleżał pewnie między jakimiś krokwiami na tym strychu przez ponad 60 lat i później trafił do Sebastiana Rosenbauma, a właściwie najpierw chyba do Bogusława Tracza. Do nas dwóch. I proszę powiedzcie, jak to się stało, jak on do was trafił, kto wam ten dziennik przyniósł i jakie jeszcze może były inne okoliczności, które towarzyszyły odnalezieniu tego dokumentu. Z czym mamy do czynienia? Przede wszystkim właśnie o tym trzeba pamiętać, kiedy zerkamy na tę książeczkę, że my widzimy Wolfgang Rindsberg, my widzimy tytuł Dziennik dla Rosemarii, więc wydawałoby się, że mamy do czynienia z czymś, co jest jakby skonstruowane, stworzone, co ktoś napisał, przygotował i być może nawet z myślą o druku gdzieś tam sobie przechowywał, ale to wydaje mi się tak nie działa. Tak naprawdę jest to absolutny przypadek, że ta rzecz do nas trafiła i jest to absolutny przypadek też poniekąd, że ta rzecz w ogóle w Gliwicach została. Ponieważ ten dziennik w gruncie rzeczy jest listem, który no, autor, dr Wolfgang Rindsberg, chirurg, który w mieście pozostał, wrócimy do niego za chwilkę, zaczął pisać do żony. Żona ewakuowała się przed wkroczeniem wojsk sowieckich wraz z córkami. Ewakuowała się na początku na Dolny Śląsk i kiedy on to pisze, myśli, że ona jest w Szklarskiej Porębie, bo tam miała ta rodzina dotrzeć. No ale ten list nie został wysłany. Do końca dlaczego, nie wiemy. Być może ma to związek z tym, że ten katolicki sierociniec prowadzony przy klasztorze sióstr Boromeuszek na obecnej Zygmunta Starego ulicy w Gliwicach, że tam mieścił się przez pewien czas resztka szpitala miejskiego, tego niemieckiego szpitala miejskiego, tego Städtisches Krankenhaus, który był przy Friedrichstraße wcześniej, czyli przy ulicy Bogusia Świdnia. Kościuszki. Tadeusza Kościuszki oczywiście. Wylądował właśnie w tym budynku tego sierocińca. I właśnie na początku kwietnia władze polskie odebrały ten gmach tym nielicznym lekarzom niemieckim i najpewniej w jakimś popłochu, uchodząc stamtąd, no nie wiemy w jakich do końca warunkach, Rindsberg zostawił te zapiski właśnie na jakiejś krokwi, na jakimś stropie bezpośrednio pod dachem. No i one tam przeleżały te kilkadziesiąt lat wydawane po prostu no, na działania atmosferyczne, klasyczne, czyli po prostu maksymalnie nagrzany dach. W efekcie można odnieść wrażenie, przeglądając te kartki, które do nas trafiły, że no, one leżały w piekarniku. One były po prostu skrajnie zasuszone i zaczęły się po prostu rozpadać na takie cieniutkie pasemka. Na takie drobne kawałki zaczęły się kruszyć, w efekcie pewne zdania, słowa i fragmenty przepadały. W efekcie, żeby to zrekonstruować, co tam w ogóle jest napisane, trzeba było to składać jak puzzle po prostu, bo to się najprościej w świecie rozsypało. Zwłaszcza te karteczki, które były u góry stosiku. To jest kilkadziesiąt tak naprawdę kartek. Te kartki z góry się rozpadły, lepiej zachowały się te, które były z spodu. One w jakiś tam lepszy sposób przetrwały. A trafił do nas ten dziennik dzięki księdzu infułatowi Pawłowi Prychale, który któregoś pięknego dnia, już dobre 10 lat temu, przyszedł do nas do Instytutu, położył przed nami te karteczki i mówił, że to jest bardzo fajny dokument. Znaczy odnaleziono go podczas jakichś prac remontowych? Tego nie wiem. Ja tutaj wejdę słowo. Podczas prac remontowych, tam był naprawiany dach po prostu. To było w 2010 roku? Oj, nie pamiętam, to było już kilka lat temu, może już nawet w ogóle wcześniej. W każdym razie ksiądz Paweł Prochała mówił nam w ten czas, jak przyniósł ten dziennik, że właśnie był tam remont i w ogóle podczas remontu ten dziennik został w ogóle przypadkiem odnaleziony. Ja tylko jakby tak uzupełniając jeszcze powiem, że to jest o tyle w ogóle źródło niecodzienne, jak już tutaj wcześniej zauważył Sebastian, że my mamy w ogóle bardzo mało źródeł z Gliwic z roku 45,
które powstały na bieżąco, że tak powiem, które były w ogóle pisane z dnia na dzień wtedy, w tamtym czasie. Mamy oczywiście dzisiaj trochę, że tak powiem, źródeł tak zwanych wywołanych, jak to się mówi, prawda? Które były pisane ex post, nie? Które były, prawda, pisane ex post w latach 50., w latach 60., a nawet w ogóle w latach 90., co oczywiście jakby nie podważa tych źródeł, że tak powiem, wywołanych prawdziwości. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co powstawało jakby w tej samej chwili, kiedy się dzieją te wydarzenia, które, prawda, autor opisuje, albo przynajmniej w ogóle kilka godzin później. Jasne. Bo podobne tam koleżanka chyba z pracy, doktor Kluba, tak, która tam jest wspomniana w dzienniku, ona też napisała tuż po wojnie chyba. Ale to już jest taki rodzaj wspomnień, które nie wiem, czy ty, bo ty czytałaś chyba obydwa, tak. No wiadomo, że ten na pewno, ale nie wiem, czy prawda. Jak ty to porównujesz, to jak to znajdujesz, to drugie źródło? To jest zupełnie inny typ narracji, zupełnie inny typ także z punktu widzenia jakby pewnej refleksji historycznej, ale myślę, że także z punktu widzenia każdego czytelnika. Dlatego, że Kluba, czy też Kluber, oni zmienili nazwisko w pewnym momencie, to taka rodzina Szobiszowicka, jej ojciec był właścicielem wielkiej hurtowni w Szobiszowicach, właśnie hurtowni towarów spożywczych. Ona sama, bardzo młoda wtedy kobieta, około 30-letnia, zdecydowała się, podobnie jak Rundzberg i jeszcze zaledwie 3-4 innych lekarzy, na pozostanie w mieście, wychodząc z założenia, że no jakaś opieka medyczna będzie potrzebna. A musimy pamiętać, że 22 stycznia szpital został ewakuowany. Razem z ordynatorem, profesorem Fritzem Reischauerem, oni wyjechali wszyscy właśnie gdzieś tam na Dolny Śląsk. I Kluber pisze w 1948 roku. Angela Kluber pisze w roku 1948. I ona już dokonuje pewnych retrospekcji, ona już więcej wie, ona już wie, co się wydarzyło, ona już wie, jaki jest stan faktyczny, także w sensie ogólnogeopolitycznym, ona wie, co się stało z Gliwicami, ona wszystko wie, co się wydarzyło po roku 1945. No, Rundzberg nie wie nic. No właśnie, tutaj to jest to pytanie. Jakie były twoim zdaniem powody, że Rundzberg zostaje? Zostaje tych kilku lekarzy, w sytuacji, kiedy jest ewakuowane miasto między 20 a 23 stycznia, prawda? Tam część tych pociągów ewakuacyjnych chyba nie wyjeżdża, nie jest w stanie wyjechać nawet, oni tam, co zresztą jest dobrym powodem do tego, żeby później służyć jako magazyny w sensie zaopatrzenia również między innymi medycznego dla tego szpitala, w którym pracuje Rundzberg. Więc właśnie jak ty to odczytujesz, tak? Co wynika z tego, z tych jego intuicji, z tej jego oceny sytuacji? To był jednak przedstawiciel inteligencji miejskiej, tak? To był człowiek wykształcony, miał dostęp do bardzo ograniczonej liczby informacji, ale też z dziennika wynika, jakie informacje do niego docierały, prawda? Jak on je później przetwarzał. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten dziennik, te zapiski, one są dwojakie. One są, jedne z nich są adresowane bezpośrednio jakby do żony w formie właśnie listu, dlatego to określenie dziennik dla Rosemary, bo on jest pisany z pewną myślą o pewnej konkretnej adresatce. Natomiast część to są takie zapiski jakby towarzyszące, w których w zasadzie można widzieć pewnego rodzaju kontynuację, czy też poszerzenie tych wątków, które są w samym tym dzienniku liście. To są jakby troszeczkę dwa dokumenty krótkie, uzupełniające się nawzajem. I pisząc do żony, mając taką, a nie inną konkretną adresatkę, on się już w pierwszych zdaniach w zasadzie zaczyna tłumaczyć z tego, dlaczego on został. Dlaczego dopuścił do tego, że ta rodzina się rozdzieliła. Dlaczego pozwolił żonie i córkom wyjechać, a on sam pozostał. I on oczywiście argumentuje w taki sposób, oczywiście, no może nie, to jest raczej taki liberalny inteligent, to nie jest żaden nacjonalista, nazistów w partii nie był nazistowskiej, widać, że nazistów nie lubi, to nie na tej zasadzie, że nie lubi, bo wtedy ich wszyscy nie lubią, tylko widać, no pisze to tak naprawdę w gruncie rzeczy prywatnie, więc jeśli tam wyraża taką opinię, to zapewne tak właśnie to postrzegał. Zresztą rodzina, z której wywodziła się żona, też była taką rodziną raczej nieprzychylną nazistów, to jest Ruth Rabe z Opola, to byli też tacy liberalno, powiedziałbym, tacy kosmopolityczni, troszeczkę patrycjusze, prawda, opolscy. To są takie klimaty, są takie środowiska. Więc on się oczywiście tłumaczy żonie, dlaczego pozostał. No i ten argument główny, który on przywołuje w sposób jednak nie taki jakiś patetyczny, ale tak typowy dla takiej inteligencji, jak wspomniałeś go określając, no taki troszeczkę może ironiczny, może taki nie do końca wprost,
no, że jednak no, poczucie obowiązku nakazywało pozostać poza tą rosyjską, jak on to określa, linią frontu. Nie? Pamiętam, cały czas oczywiście operuje terminem Rosjanie, a nie, raczej nie Sowieci. A więc jest ten argument, jestem lekarzem, muszę zostać w mieście, zostało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no nie można ich zostawić bez opieki medycznej. Jeśli my uciekniemy jako lekarze, to oni, ci, którzy pozostali, nie będą mieć opieki medycznej. No, ale to jest taka motywacja heroiczna, tak? Tak. Jest to taka, którą byśmy chcieli, żeby każdy lekarz posiadał. Ale czy jeszcze były jakieś inne? No jednak z perspektywy czasu wiemy, co się wydarzyło, tak? Więc czy to było, czy takich wiele postaw było wówczas wśród takich ludzi jak Ginsberg? Bo ty może, bo pisałeś książkę rok pierwszy, rok ostatni, w 45. Rok ostatni, rok pierwszy. No, ostatni rok, poprzedza ten rok pierwszy. W każdym razie chodzi o 45. Znaczy, ja powiem tak, oczywiście my tutaj w ogóle nie wiemy i pewnie już tego nie będziemy w ogóle nigdy wiedzieć, prawda? Zwłaszcza, że w ogóle autor już nie żyje. Natomiast oczywiście bardzo wiele ludzi zdecydowało się, żeby jednak w 1945 roku w styczniu pozostać w Gliwicach. Może nie do końca dlatego, że to wynikało z jakiejś postawy heroicznej, a dlatego, że prawda, nie mieli szans uciec. To, co ty wspomniałeś kilka minut wcześniej, że po pierwsze niektóre pociągi nie wyjechały, linie kolejowe zostały w pewnej chwili na tym odcinku między Gliwicami a Kędzierzynem, Koźmem, czy między Gliwicami a Opolem najpierw zbombardowane przez lotnictwo Armii Czerwonej. Później tylko i wyłącznie została już tylko nitka kolejowa w stronę Kędzierzyna. Ona też się bardzo jakby szybko znalazła w rejonie działań wojennych, działań frontowych. No i bardzo duża część, być może także i prawda, autor tego dziennika, postanowiła uciekać z miasta na własną rękę, najczęściej na piechotę. To też się nie do końca udało. To znaczy ci ludzie doszli najczęściej nie dalej niż troszeczkę poza miejscowość Sośnicowice, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest blisko, to jest tam kilkanaście kilometrów od Gliwic. I nagle się prawda, okazało, że tam już też są czerwonoarmiści, ponieważ można powiedzieć, Armia Czerwona wkraczała do Gliwic troszeczkę od północnego zachodu, jak wzięła po prostu taką dużą, wzięła po prostu to miasto z takiego dużego jakby okrążenia, uderzając, można powiedzieć, najpierw od strony północnej na Strzelce Opolski i właśnie, prawda, później w ogóle zakręcając w stronę Pyskowic i w stronę Gliwic. Więc, prawda, być może mamy do czynienia z tym, że w ogóle Ronsberg był wśród tych ludzi, którzy w ogóle chcieli opuścić miasto, ale mu się nie udało. To też wynika z początku dziennika, prawda? Nie jest to wykluczone, natomiast nie zmienia to faktu, że on przez cały czas nosi się z myślą o tym, żeby jednak jakoś tam dać nogę, zwłaszcza w momencie, kiedy okazuje się na początku lutego, około 12 lutego, że władze sowieckie przystępują do internowania mężczyzn, żeby wysłać ich do pracy na tyły frontu. Wtedy internują jego takiego wiernego kompana, który z nim pracuje, Waltera Hoffmana, prawdopodobnie aptekarza, farmaceutę przynajmniej Gliwickiego, on zostaje internowany, zostaje też internowany jeden z lekarzy, dr Tychala, i oni są przetrzymywani w tych obozach, a potem są deportowani do Związku Sowieckiego gdzieś tam nieco później, czego Ryncberg zresztą wyraźnie nie odnotowuje, bo być może to też niego do końca nawet nie dotarło, że to się stało, ale ja zmierzam do tego przede wszystkim, że on nosił się z tą myślą, on ją rozważał, więc z pewnością ten heroiczny motyw pozostania, no może i jest gdzieś tam obecny, ale może też być inny motyw w gruncie rzeczy, mianowicie to, o czym poniekąd wspomniałeś, czego dotknąłeś, mówiąc o tym, że Ryncberg nie wie, co się będzie działo. Ryncberg mógł oczekiwać, że front przejdzie i za chwilę wszyscy mieszkańcy wrócą do Gliwic, więc szpital będzie dalej funkcjonował, więc co za różnica, czy on ucieknie, czy on nie ucieknie. Tam jest takie jedno zdanie fascynujące, które chyba oddaje to jego, bo tak najczęstszym słowem, które się pojawia w dzienniku, jest nadzieja. Mam nadzieję i w ogóle odmienia to słowo przez wiele przypadków i używa go non stop. A jest też takie zdanie, które może potwierdzać to, co mówisz, że on, że
pierwszy niemiecki żołnierz, który do nas dotrze, damy mu wszystko, co mamy. Tak, tak, tak. Tam są wręcz takie... To mówi chyba, pisze to w marcu. Kiedy słyszę, że nagle... To sobie uświadamiamy teraz, to jest to zadziwiające. Bo oczywiście jego perspektywa jest perspektywą absolutnie jakby obywatela Niemiec. No jakby on nie był liberalny i nienazistowski, to nie ma znaczenia dla niego. Niemcy to jest to państwo, Gliwice to jest część Niemiec od zawsze w pewnych takich, prawda, takie jest jego wyobrażenie. I to jest świetne w tej książce, że on skonfrontuje z tą faktyczną świadomością przedstawiciela tej elity. Tu już nie mamy tego takiego, wiesz, przepuszczania tego przez pewne filtry, pewne dyskursy takie późne, pojednania i tak dalej. Mamy tutaj nagą myśl tego człowieka w tym momencie. I ona jest taka właśnie. I on pisze coś, on cały czas wierzy, że to zajęcie Gliwic przez Iwana, że to się cofnie, nie? Że to, no dobrze, wygrali, te wojny przejdą, odejdą, już się zdarzało, ale my będziemy dalej tutaj, bo to jest nasze miasto, znaczy Rydzberg akurat Gliwiczaninem chyba nie jest. My nie wiemy do końca, skąd on pochodzi, że ona jest z Sopola, tak jak wspominałem. Ale no nieważne, działa w tym mieście, pracuje w nim, funkcjonuje. Dla niego to jest nie do pomyślenia, że to może, tak się wydaje, że to może być inaczej. Że miasto, to on zaczyna sobie uświadamiać, po Jałcie. Kiedy docierają pierwsze informacje, kiedy sowieccy oficerowie przychodzą i mówią mu, że w Jałcie już uzgodniono, że Polska, że Polsce przypadnie nie Górny Śląsk. I on wtedy, czy nawet więcej, prawda, cały Śląsk. Nie? I on wtedy widać, że dostaje zastrzyk po prostu rzeczywiście takiego absolutnego przygnębienia i pesymizmu. Wtedy zaczyna dochodzić do wniosku, że rzeczywiście no, to jest dramat. To cały czas się przewija, to psuje jakby jemu całkowicie nastrój. Nie? To jest, być może on pod tym wpływem tych wiadomości w gruncie rzeczy zaczyna te notatki prowadzić. Bo tak jak wspomniałeś na początku, on ich nie prowadzi tego 22 stycznia, nie zaczyna jeszcze tych zapisków prowadzić. On to prowadzi troszeczkę później, w lutym do tego dopiero siada. Proszę powiedz, czy powiedzcie, jak on opisuje, jak się ustosunkuje do tego co się dzieje w mieście? No bo to jednak są dni i zajęcia miasta przez Sowietów, które były dniami tragicznymi w tym mieście. Wiele ofiar, on się nie rozpisuje nad tym, jakby nie przeżywa tego egzystencjalnie, bym powiedział, zbyt silnie tego, czy ma do czynienia. On wspomina, ale to są takie nierozwinięte zdania. A przecież dzieją się rzeczy i okaleczenia, tak, i gwałty, i tragedie kobiet, które tam muszą być, on wspominał o aborcjach. On to wszystko, ale one się pojawiają, te informacje, natomiast mnie się też wydaje, Ale też jeszcze tylko jeszcze te głody, ten brak, jakbyście o tym opowiedzieli. Tak, bo widzisz, trzeba mieć jedną świadomość, jaka jest jego perspektywa jako narratora, który opisuje te dni, a dodajmy, to jest on opisuje tak naprawdę okres gdzieś od mniej więcej właśnie momentu ewakuacji, czy też podejścia już Rosjan pod miasto, jest koniec stycznia, ten około 22, 23, 24 stycznia, od tego momentu mniej więcej się ta jego narracja zaczyna, a kończy gdzieś na początku kwietnia. On jest w różnych momentach, z różną intensywnością opisywany i tak dalej. Ale przez cały ten czas Rydzberg albo mieszka w Städtisches Krankenhaus, w szpitalu miejskim na Friedrichstrasse, siedzi tam cały czas, bo cały czas są ludzie, są żołnierze, są ranni, cywile, rosyjscy oczywiście, żołnierze też się pojawiają, z Marszu Śmierci ludzie trafiają, bo wyraźnie pisze, że przychodzą Żydzi z Auschwitz, tak i tak dalej, i tak dalej. A więc on w zasadzie pracuje na okrągło, najpierw w szpitalu, a potem, kiedy Rosjanie ich stamtąd usuwają, w tym takim prowizorycznym szpitalu, jakby nie, tym dalszym ciągu tego szpitala miejskiego, niemieckiego, właśnie w tym sierocińcu na ulicy obecnej Zygmunta Starego. I on jest w takiej troszeczkę bańce jednak mydlanej. On widzi to, co się w mieście dzieje, przez pryzmat tych, których mu przynoszą do zoperowania, do zaopiekowania się nimi, do udzielenia jakiejś pomocy. Dlatego tam się odbija kilka warstw tego dramatu. Pierwszy dramat, pierwsza warstwa, to są osoby, które są bezpośrednio dotknięte przez wydarzenia wojenne, przez walki w mieście, czyli zabici. W pewnym momencie oni grzebią 40 osób w skrajnie zamarzniętej ziemi na... Obok klasztoru, tak, grzebią je. Druga to są ranni wskutek walk właśnie, postrzeleni, dźgnięci bagnetem, uderzeni kolbą i tak dalej, i tak dalej. Trzecia warstwa, trzecia jakby ta grupa, ta fala tych wydarzeń, które do niego docierają, to są osoby, które się samo okaleczały, które próbowały popełnić samobójstwo w obliczu wkraczających Sowietów. Czwarta to są kobiety zgwałcone. Pisze o tym wprost, to jest też bardzo cenne w tym, bo nam to często ucieka, ta perspektywa, gwałty masowo. I przychodzą kobiety, proszą za aborcję. Tam jest taka niejasna fraza. Niedokończona. To jest tak. To jest może i dokończone, tylko myśmy tego już nie odczytali. Ten kawałek się wykruszył. On pisze jakby, że on się wzdraga. Tak.
że on nie umie, że byłoby to wbrew moim, ale nie wiemy czemu. Nie do końca rozumiemy ten sens. Ale te konteksty docierają. I ostatnia jakby też fala, to są ludzie, których dotyka już to, o czym mówisz, czyli przede wszystkim problemy aprowizacyjne. To są przede wszystkim niemowlęta, o których piszę, małe dzieci. Nie ma mleka, dzieci są skrajnie niedożywione, jest wysoka śmiertelność i tak dalej. Widzimy to w związku z tym, to co się w mieście dzieje, nie bezpośrednio, nie jest, że on chodzi po tym mieście i rejestruje, bo on tego za bardzo nie robi, aczkolwiek ma parę wyjść na miasto, parę takich momentów, kiedy już trochę się sytuacja uspokaja, to na moment wychodzi, ale ma też nie obawy, że ponieważ nie ma dokumentów sowieckich, że jest reklamowany od internowania i wywózki do Sowietów, boi się, że go złapią na ulicy po prostu i wywiozą. Dlatego też się boi wyjść. A zatem to, co dzieje się na mieście, dociera do niego po pierwsze przez pacjentów. A powtóra oczywiście z dziesiątek, setek plotek, opowieści, które krążą. Ma kontakt, tam widać, jest i z Sowietami, i z Polakami, ta, i z Niemcami, ta, i nawet z Polakami. Jakiś Anglik tam jest, to są jakieś różni, ale jakiś Francuz też się tam pojawia. To są różnego rodzaju internowani, jeńcy, którzy tutaj po prostu przetrwali ten czas przejścia. Żydzi się pojawiają, prawda? Powiedz, bo także pobóż, a jak ty to traktujesz, to źródło, ten jego dziennik, bo to jest jednak coś fascynującego, że coś takiego do nas dotarło, i mamy to w ręku i w świetle tego, czym się zajmowałeś. Znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle źródło... Czy to coś zmieniło? Tak, oczywiście. Znaczy zmieniło jakby. Potwierdziło pewnego rodzaju, można powiedzieć, takie intuicje badawcze, które gdzieś tam ja i moi koledzy historycy mieliśmy w głowach, natomiast które bardzo często nie były w ogóle wypowiedziane wprost, albo gdzieś, prawda, wynikały ze źródeł w taki sposób zaowalowany. On tutaj o tym w ogóle pisze wprost, na przykład o traktowaniu chociażby polskiej administracji w Gliwicach przez wojska sowieckie. Można jeszcze powiedzieć, bo to... W ogóle władze sowieckie. To jest jakby coś, co potwierdza, że tak powiem, to, o czym pisano w 1945 roku w sprawozdaniach prezydent Szpaldowski, prawda, Szpartenstein w zasadzie, który w ogóle pisał sprawozdania do wojewody Zawadzkiego, ale on nigdy tego z różnych względów nie powiedział wprost, że można powiedzieć to strona sowiecka traktuje go, mówiąc to tak kolokwialnie, z buta. Natomiast tu w tym dzienniku widzimy bardzo wyraźnie, że jednak wojska sowieckie, oczywiście mam tu na myśli oficerów w tym momencie, no bo z nimi się głównie kontaktuje autor, że oficerowie traktują tych Polaków, którzy po tym 18 marca, czyli to jest już bardzo jakby krótki okres z tego całego dziennika, bo trzeba w ogóle pamiętać, że polska władza przychodzi tutaj dopiero w zasadzie 18 marca. Trochę wcześniej pojawiają się oczywiście kolejarze i funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, no ale tak de facto administracja pojawia się dopiero po 20 marca. No to oni w zasadzie nie stanowią dla dowództwa wojsk tutaj stacjonujących w zasadzie partnera do rozmowy. Przynajmniej wtedy, kiedy, prawda, mamy do czynienia z zapisami tego dziennika. Oczywiście to się w ogóle później w ciągu roku zmienia, bo no wiadomo, na to też w ogóle wpływają te fakty geopolityczne, czyli to, że, prawda, jednak potem mamy pocztam, prawda, mamy już pewne ustalenia na stałe. Natomiast oczywiście widać tutaj bardzo wyraźnie, że dla żołnierzy Armii Czerwonej takim partnerem do rozmowy pozostają na Niemcy, prawda? Zresztą to jest w ogóle jakby siłą rzeczy, można powiedzieć, że gdy się na jakimś terytorium ustanawia w ogóle władzę okupacyjną, a to jednak była władza okupacyjna przynajmniej do końca marca 1945 roku, czyli do, prawda, chwili pojawienia się polskiej administracji, no to się tą jakby władzę opiera w jakimś sensie na tak zwanym czynniku miejscowym. No bo to musi funkcjonować, bez tego po prostu nie ma żadnej w ogóle władzy, prawda, okupacyjnej. Zresztą tak samo... No to jest jak młodość etapu, to jest pewnego rodzaju konieczność, prawda? Jeżeli w ogóle przychodzisz na teren, którego nie znasz, na teren, który ci jest, prawda, całkowicie obcy i chcesz
i chcesz ten obszar wyeksploatować możliwie głęboko, no to musisz, prawda, mieć kogoś do pomocy, kto ci, prawda, chociażby wskaże pewne rzeczy. Oczywiście tutaj w grę wchodzi też cały w ogóle obszar tak zwanej współpracy, prawda, tego, że się w ogóle pojawiają chociażby nagle niemieccy komuniści, oczywiście wielu z nich to tam nigdy nie było komunistami wcześniej, tylko, prawda, to też była pewnego rodzaju etapu. Pojawia się też jakiś Akowiec tam. Tak. Będą rząd z Londynu, prawda, to też jakąś pepeszą się pojawia, to fascynująca sprawa. Tak, bo Rydzberg jest w ogóle tak naprawdę po raz pierwszy skonfrontowany z tym, on to nagle zaczyna rozumieć w pewnym momencie, właśnie pod koniec marca, że hej, z Polakami to też nie jest takie proste, że są Polacy. Oni są całkowicie rozbici. Przychodzą z jednej strony ci, którzy kolaborują z Sowietami, to jest ten rząd lubelski, i przychodzą i mówi, to jest ten drugi rząd, który jest w Londynie, i tych nazywają, i on tam pisze w oryginale, nacjonalisty. No więc on ma tę świadomość i on ma do czynienia z różnymi Polakami, prawda? Z takimi, którzy oczywiście reprezentują opcję jednoznacznie jakby tam sowiecką, i z tymi, którzy mówią, za chwilę będzie tutaj rząd londyński. I podkreśla zresztą, że jak tak kontaktując się z Polakami właśnie odnosi wrażenie, że no, większe wpływy mają ci z Londynu. Powiedzmy sobie szczerze, prezydent Szpaltowski był w czasie wojny pełnomocnikiem rządu w ogóle londyńskiego, jak przebywał w Częstochowie w 1944, z tego co pamiętam, roku, i był to, można powiedzieć, w sensie takim politycznym i w sensie, podejrzewam, takich wewnętrznych przekonań, jednak człowiekiem Londynu, w cudzysłowie. Przede wszystkim był też prominentnym przedstawicielem tej przedsanacyjnej elity wojennej. To, że tak powiem, przystał na propozycję wojewody Ziętka i w pewnym też sensie wojewody Zawadzkiego, żeby tutaj przyjechać do Niemiec i w ogóle przejąć władzę, to wynikało w większym stopniu z jego takich postaw, można by to powiedzieć, nacjonalistycznych, prawda, przekonania, że no tak, mamy szansę przejąć ten Śląsk jako Polacy, więc go, prawda, przejmujmy, ale ja jednak jestem w ogóle bardziej, że tak powiem, sercem. Przede wszystkim on, wiesz, Boguś, przede wszystkim to wynikało z czegoś troszeczkę innego. Jemu została złożona oferta jako przedstawicielowi dawnej, właśnie przedsanacyjnej jednak w dużej mierze elity. I on tę ofertę oczywiście przyjął, tak jak setki tysięcy tego typu ludzi, ponieważ w pierwszym momencie nawet Zawadzki i nawet Ziętek przecież nie pokazywali, że są ludźmi Moskwy w sensie. No, oczywiście. Oni pokazywali się. Taka była ze strony komunistów, którzy, można to powiedzieć, to udawali. Przecież nawet w ogóle bardzo długo Polska Partia Robotnicza nie twierdziła o sobie, że jest w ogóle partią komunistyczną. No sama nazwa jest tak skonstruowana. Przecież no tak, mogli się nazwać po prostu Komunistyczną Partią Polski, jak przez wojnę. Przecież była. Zresztą Rydzberg też wspomina przedstawicieli chyba Komunistycznej Partii Polski, tak? Że on się pojawia, no, tak samo jak tej Komunistycznej Partii Niemiec, też tak, one się tutaj nagle... Że nagle się wyroili. Wyroili się, że... Ktoś tam mówił, że w kontakcie z Moskwą przez cały czas... Wywożeni. A właśnie tak a propos tej sprawy. Powiedz, jak Rydzberg odnosi się, czy on ma taką jakąś autorefleksję dotyczącą tego, co się przydarzyło jemu, jego ziomkom, jego państwu, tak, z czego się to, czy on w ogóle się do tego w jakiś sposób odnosi? Bo przecież spotyka właśnie to już wspomnianych więźniów ewakuowanych z Auschwitz. Wspomina to zresztą takie zdanie, że to nie było piękne. Tak, tak. Co opowiadają, to nie było piękne. To jest jedyne zdanie, które widzicie. Wspomina dzieci, które zamarzły w transportach pieszych. Ale to akurat są dzieci uciekinierów niemieckich, więc to... No dobrze, to nie ma znaczenia. Tak? Widzi, jak upadają instytucje, tak? Jak upada cały etos właściwie też wszystkich tych służb administracyjnych, że jedni uciekają, jednych nazywa zdrajcami, no po prostu tam się dzieje jakiś chaos kompletny. Czy on się do tego odnosi? To ma dwie płaszczyzny. To znaczy, myślę, że w pierwszym rzędzie on jest bardzo krytyczny wobec partii nazistowskiej. On to podkreśla, że to partia nas do tego doprowadziła w jakimś sensie. Oni są temu winni. On ich ocenia nisko, także pod względem jakby, powiedzmy, moralnym. To znaczy, twierdzi, że tylko myśleli o żarciu i chlaniu, natomiast nie myśleli o prawdziwych obowiązkach, więc odmawia im pewnego etosu, właśnie o czym mówisz, od pewnego etosu służby publicznej, nazwijmy to może w ten sposób. I to jest jego taki element krytyczny. Ale on się odnosi jakby przede wszystkim do partii i do jej zaniechań, które zaszkodziły Niemcom.
Natomiast w moim przekonaniu jego autorefleksja nad zbrodniami, których Niemcy się w czasie wojny dopuścili, jest bardzo niska, jest bardzo niewielka. On jakby dostrzega w pierwszym rzędzie te cierpienia, które są aktualnie, które spadły na Niemców. To znaczy właśnie klęskę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on tych zbrodni sobie wyraźnie nie artykułuje. To jest ten moment. My nie wiemy oczywiście, co on myśli, bo to przecież nie jest tak, że to jest takie soliloquium, że on tam wypowiada wszystko, co mu po głowie chodzi. To są pośpiesznie robione notatki. Każdy, kto weźmie tę książeczkę, zobaczy, jak one są pisane. To są mazy, nie? To jest rozmazane na wstrętnym papierze, takim z końca wojny, rzeczywiście byle jakim, słabo jakościowym, pióro mu zacieka i tak dalej. Więc to są takie pospiesznie robione notatki. To nie jest jakaś głęboka refleksja typu wyznania świętego Augustyna. Nie spodziewajmy się tego. Ale także na pewno nie jest to wszystko, co mu się w głowie, że tak powiem, kręciło wtedy tam zapisane. Ale mimo wszystko uważam, że ten poziom refleksji nad zbrodniami właśnie niemieckimi, nad takiego krytycznego spojrzenia na to, co myśmy zrobili jako naród, jako państwo niemieckie, że tego tam nie ma, jest bardzo niewiele. To jest ten jeden moment, który wspomniałeś, gdzie on mówi, to nie było piękne, to nie jest piękne, co oni opowiadają. W sensie, niepiękne rzeczy opowiadają, które najpewniej działy się w obozach koncentracyjnych. To jest taki moment, gdzie widać, że on sobie pewne rzeczy uświadamia, których być może rzeczywiście nie do końca był świadom. Nie? Natomiast za tym nie idzie żadna pogłębiona refleksja. Za tym idzie tylko i wyłącznie krytyka, ach cóż ci naziści zrobili, prawda? Na tej zasadzie jakby, że do czegoż to oni doprowadzili, ale nie domyśla do końca takiego krytycznego powiedzenia, myśmy zawinili, to jest nasza wina, wszystko co się dzieje się tylko dlatego, że to myśmy rozpętali wojnę, etc. Tej myśli tam nie ma. I myślę, że to też jest bardzo wartościowe, bo to nam pokazuje faktycznie, jak ten człowiek na pewnym oczywiście poziomie, bo mówię, nie wiemy, jakie są do końca te pokłady jego refleksji i emocji wówczas, ale na pewnym poziomie refleksji pozwala nam to zobaczyć, jak ten człowiek niemiecki, że tak to określę, wówczas, w tym styczniu, lutym, marcu 1945 roku postrzegał no nie tylko sytuację Gliwic, ale w gruncie rzeczy sytuację całej tej Europy Środkowo-Wschodniej. Bo to zawsze tak jest, że taka indywidualna notatka, takie indywidualne, osobiste, personalne spojrzenie na rzeczywistość pozwala nam zobaczyć rzeczy wielkie. W rzeczach małych się kryją rzeczy wielkie. Dzięki spojrzeniu na ten dziennik Rydzberga my jesteśmy w stanie zobaczyć odprysk tej powszechnej mentalności właśnie niemieckiej schyłku wojny. I to jest, myślę, też szalenie cenne nie tylko dla Gliwiczan, nie? Myślę, że to dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję i namawiam wszystkich Państwa do lektury tego dziennika, sięgnięcia po tą książeczkę niewielką, ale właśnie bardzo cenną, ponieważ w tej niewielkiej książeczce kryją się rzeczy wielkie. Przynajmniej są takie przebłyski tego, co można nazwać taką metahistorią. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.